Dzień dobry Państwu, nazywam się Karolina Białczewska i dzisiaj na kanale Ad Personam będę rozmawiała z marszałkinią Senatu, panią Gabrielą Morawską-Stanecką. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Zacznijmy może od kwestii jednej listy do Sejmu, ponieważ wypowiadała się Pani już na temat paktu senackiego, mówiąc, że jest on przesądzony. Natomiast co Pani uważa o tej kwestii sejmowej? Ona jest nieco bardziej skomplikowana. No ja nie kryję się z tym od samego początku, co uważam. Uważam, że największe możliwości, największe liczbowe, ilościowe zwycięstwo opozycji będzie możliwe wówczas, kiedy będzie jedna lista. Bo chodzi nie tylko o zwycięstwo, czyli o uzyskanie więcej mandatów przez opozycję niż przez PiS, ale chodzi o to, żeby opozycja była na pierwszym miejscu i aby jakby dostała ten bonus, który przysługuje za wygranie wyborów zgodnie z systemem Donta. I to jest nasz największy problem, dlatego że na opozycję może głosować więcej osób i wielokrotnie tak bywało, że głosowało więcej osób, a mimo wszystko nie wygrywała wyborów. Właśnie dlatego, że najpierw trzeba wygrać z Dontem, a potem trzeba wygrać z PiS-em. I nie ma odwrotnej kolejności. Dlatego ja jestem zwolenniczką jednej listy i będę do końca, dopóki to będzie możliwe. I jeżeli będzie się dało, będę robić wszystko, żeby ona również powstała. A w ramach jednej listy koalicja powinna być również zawarta z Konfederacją? Bo niestety, jak patrzymy Nie, na obecne sondaże... nie. Nie, absolutnie nie. Konfederacja to jest grupa ludzi, bo to nie jest przecież jedna partia. Oni są podzieleni wewnątrz również, którzy reprezentują poglądy, które ja bym dzisiaj nazwała po imieniu faszyzujące. To są ludzie, którzy zupełnie mają inne podejście do współczesnego świata niż przeciętny Europejczyk. Są antyunijni, antykobiecy, są zwolennikami no, raczej odbierania demokracji. Mówią dużo o wolności, ale oni chyba nie rozumieją, co to znaczy wolność. Dlatego jestem absolutną przeciwniczką jakichkolwiek rozmów z Konfederacją i dziwię się na przykład, że są oni tak mocno też w mediach promowani, bo każde wystąpienie w mediach to jest jednak promocja dla partii czy środowiska politycznego. Krążą pewne pogłoski, że pani będzie kandydowała do Sejmu tym razem. Czy to prawda? Czy nie, pani, zostaje pani w Senacie? Pogłosek jest mnóstwo różnych. Ja bardzo się śmieję z tych wszystkich pogłosek. Najbardziej dla mnie takie śmieszne, budzące bardzo duże moje rozbawienie, to są różne plotki parlamentarne, które się w różnych tygodnikach albo innych dziennikach ukazują i tam dobrze poinformowani dziennikarze mówią, co ja na przykład zrobiłam, albo co zrobię, albo co myślę, broń Panie Boże. Ja nie wiem, bo raczej nigdy z żadnym dziennikarzem nie rozmawiałam na temat, co myślę i raczej nikomu nie mówię, co myślę. No i niektórzy wiedzą lepiej niż ja, w związku z czym to traktuję to z uśmiechem. Rozumiem. A jeśli jednak do którejś izby by pani kandydowała, to z jakiej listy? Ponieważ no, z nową lewicą... Wie pani, no jeżeli chodzi o Senat, to ja mam tutaj bardzo prostą sytuację, dlatego że senator może kandydować z własnego komitetu wyborczego, to są okręgi jednomandatowe, w związku z czym tutaj nie mam problemów żadnych. I są tacy senatorowie w naszym Senacie, jak senator Kwiatkowski na przykład, którzy zupełnie dobrze się obywali bez komitetu wyborczego partyjnego, bez barw partyjnych. Rozumiem. A pani trzy priorytety na tą następną kadencję, jeśli ona się wydarzy? Priorytety polityczne. W polityce? Dokładnie tak. Praworządność, Europa. No i ten trzeci trudno wybrać, dlatego że te dwa są oczywiście najważniejsze i najistotniejsze. Praworządność, Europa, pokój. O, może tak. A rozszerzyłaby je pani? Jak pani je konkretnie rozumie? No, praworządność to są rządy prawa. Przestrzeganie prawa w każdym obszarze. Przestrzeganie prawa zarówno swojego własnego, krajowego i przestrzeganie przepisów konstytucji i rządzenie zgodnie
z tym, co stanowi konstytucja i ustawy, które zostały na jej podstawie uchwalone, przestrzeganie traktatów międzynarodowych, których Polska jest sygnatariuszem, przestrzeganie wyroków sądów europejskich, tak jak Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak również Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, uporządkowanie spraw wewnętrznych, czyli przywrócenie ładu konstytucyjnego w Polsce i to ładu konstytucyjnego w bardzo szerokim wymiarze, przywrócenie skuteczności i sprawczości i niezależności tego organu, który jest przeznaczony do kontroli konstytucyjności ustaw i do eliminowania niekonstytucyjnych aktów prawnych z porządku czy prawnego naszego, czyli Trybunału Konstytucyjnego. Przywrócenie niezależności czy stworzenie niezależnej prokuratury, bo to jest coś trochę szerszy problem. Przywrócenie normalnego spokoju, przede wszystkim w pierwszym etapie spokoju w sądownictwie, tak żeby obywatel, który idzie do sądu, miał po pierwsze realny dostęp do tego sądu, po drugie pewność, że jego sprawa w rozsądnym, przewidywalnym terminie zostanie rozstrzygnięta, że ten wyrok będzie mógł być wykonany. To bardziej chodzi mi o sprawy cywilne. A w sprawach karnych, że przestępca, każdy, bez względu na to, czy jest partyjnym bosem, czy jest partyjnym koalicjantem, czy jest byłym ministrem, czy jest prezesem i zaprzyjaźnionym z partią rządzącą, każdy ma zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeżeli popełnił przestępstwo, ma być szybki sposób, w szybkim tempie osądzony i ma odbyć karę, a nie powinno być tak jak teraz, że koledzy go ułaskawiają. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę z prerogatyw prezydenta, no ale ja mówię to, co być powinno w mojej ocenie takiej prawniczej. Przywrócenie praworządności we wszystkich obszarach, czyli również w obszarach takiego rozdzielania państwowych funduszy, państwowych pieniędzy, przywrócenie zasad normalnego finansowania organizacji pozarządowych, czyli dostępności, dostępu tych organizacji do środków publicznych, przywrócenie relacji, czy naprawienie relacji z Unią Europejską w taki sposób, abyśmy wreszcie otrzymali należne nam środki z KPO. Poza tym taka naprawa tego wymiaru sprawiedliwości, jeszcze wracając do tego, ale już na styku z Unią Europejską, żebyśmy nie musieli płacić kar za nieprzestrzeganie wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przywrócenie naszej roli w Europie po to, aby w tym trudnym czasie, jaki jest dzisiaj, wojny w Europie, bo my w Europie mamy wojnę i to tuż za naszą granicą, kilkaset kilometrów od naszej granicy, toczą się walki, abyśmy w tym trudnym czasie byli takim krajem, którego głos w Unii Europejskiej jest ważny, którego głos w Unii Europejskiej się liczy, z którego głosem jednak wiążą się pewne konsekwencje, z kraju, abyśmy znowu stali się krajem, który dotrzymuje swoich obietnic i przestrzega prawa, bo to jest bardzo istotne nie tylko w takiej kwestii naszej wewnętrznej, ale również w relacjach międzynarodowych z tego powodu, że jeżeli Ukraina dzisiaj chce, czy zgłosiła akces do Unii Europejskiej, chce do tej Unii Europejskiej w jakiś przewidywalnie szybki sposób i w przewidywalnym szybkim terminie wstąpić, to bez Polski w mojej ocenie to jest nie niemożliwe, ale bardzo, bardzo utrudnione. I to Polska powinna być adwokatem Ukrainy we wstąpieniu do Unii Europejskiej i tylko, że to musi być Polska pogodzona z Unią Europejską, Polska, której Unia Europejska ufa. Bo jeżeli będzie ufała Polsce, to będzie również ufała
Ukrainie. A w Ukrainie za obecność w Unii Europejskiej, za przynależność do Unii Europejskiej dzisiaj przelewają krew kobiety i mężczyźni. I to jest właśnie ta Unia Europejskiej, której nienawidzi Konfederacja i Solidarna Polska, no i częściowo też PiS. Znaczy bardzo kochają europejskie pieniądze, które wpływają do ich prywatnych kieszeni, ale jeżeli chodzi o kwestie prawa europejskiego i takiej solidarności, jedności europejskiej i wartości europejskiej, no z tym już jest gorzej. Brzmi to jakby opozycja miała naprawdę bardzo dużo do zrobienia w tej nadchodzącej kadencji, oj, bo ma bardzo obie dużo, mamy... nie tylko w tej kadencji następnej. Ja myślę, że to jest praca na 3 kadencje naprawdę i mówię to z pełną odpowiedzialnością, dlatego że pewnych rzeczy, znaczy nie da się z dnia na dzień przywrócić coś, co psuto przez 8 lat, a jeszcze mało tego, jak z wymiarem sprawiedliwości, co przed rozpoczęciem psucia już wymagało jakiejś reformy. No to najpierw musimy w jakimś sensie przywrócić to do stanu zero, a później dopiero zabierać się za reformę. Bo dlaczego? Dlatego, że my nie żyjemy na pustyni, nie żyjemy na wyspie bezludnej. My żyjemy w 38-milionowym kraju, gdzie jednak bardzo duża część obywateli ma na co dzień problemy, które wymiar sprawiedliwości musi rozwiązać. I to społeczeństwo cierpi. Bo to, że są prześladowani sędziowie, że są prześladowani prokuratorzy, że przez władzę oczywiście, to, że są kwestionowane powołania sędziowskie, zresztą słusznie, niezgodne z prawem, niezgodne z konstytucją, na tym cierpi obywatel, ale winę ponoszą rządzący. I my musimy, jeżeli obejmiemy władzę, w pierwszej kolejności spowodować, żeby obywatelowi ulżyć. A jednocześnie musimy jednak no ten wymiar sprawiedliwości, na przykład, bo akurat daję ten przykład, zreformować i to poważnie. Wszystkie te rzeczy, o których Pani mówi, oprócz tego, że obywatele zauważają, zauważa też Unia Europejska, jak Pani wspominała, ale też USA, które wydało przecież cały raport na temat tego, jak wygląda praworządność w Polsce. I poruszono tam także kwestie praw człowieka. Czy uważa Pani, że oprócz tych spraw, o których teraz Pani mówiła, czyli bardzo ważnych podstaw tego, jak powinniśmy tworzyć państwo, jest też miejsce na poruszenie od razu kwestii prawnoczłowieczych, na przykład równościowych? I mam tutaj na myśli też to, czy powinniśmy na równi zabiegać na przykład o wprowadzenie kobiet do polityki, ich większej liczby. Ależ oczywiście, ja tylko zdziwiona jestem niezmiernie, że w tak małym echem odbił się ten raport na temat przestrzegania praw człowieka, bo faktycznie przykryły go kolejne afery, które w naszym kraju wybuchają i są one tak częste, że my już nawet nie przywiązujemy wagi, ja nie pamiętam jaka była 2 tygodnie temu, pamiętam jakie były wczoraj czy przedwczoraj, ale faktycznie temu raportowi nie poświęcono wystarczającej uwagi. Tak, kwestie prawnoczłowiecze to jest podstawa i to mieści się wszystko w tej sferze, o jakiej ja już mówiłam, która jest najważniejsza, praworządność. Praworządność, bo praworządność i wartości unijne, o którym już też wspominałam, to są właśnie prawa człowieka. Na tym jest posadowiona Unia Europejska. No i Rada Europy i Europejski Trybunał Praw Człowieka, który jednak działa w takim, no właśnie w tym celu, aby w krajach, które przystąpiły do Rady Europy i które podpisały deklaracje, te prawa człowieka były przestrzegane. A my jak wiemy, polskich spraw w tym Europejskim Trybunale Praw Człowieka zawsze było trochę, teraz ich jest bez liku. One czekają na swoje rozwiązania i tam są nie tylko kwestie równościowe, tam są kwestie równościowe również, jest kilka spraw osób LGBTQ odnośnie aktów urodzenia, transkrypcji aktów urodzenia zagranicznych, wydanych za granicą przy rodzicach jednopłciowych. I te sprawy, tam jest kilka, chyba 6 było, ja już teraz nie wiem, czy nie jest ich więcej, czekają na swoje rozpoznanie, ale są też kwestie związane z prawem do przerywania ciąży w przypadku wad letalnych,
Takich spraw też było i przedtem kilka, ale teraz wiem, że jest ich też trochę. Zresztą w ogóle z kwestią prawa do aborcji tych spraw, ale to już różnymi innymi, jest ich mnóstwo, można powiedzieć, bo ja się opieram na informacjach organizacji pozarządowych, które to raportowały, ale jeszcze są kwestie spraw no, zupełnie świeże, sprzed półtora roku, przestrzegania praw człowieka na granicy polsko-białoruskiej i uchodźców, w sprawie których Europejski Trybunał Praw Człowieka wydawał zarządzenia, które nie zostały przez Polskę przestrzegane, respektowane. I przecież codziennie, może nie codziennie, ale co jakiś czas dowiadujemy się, co tam się dzieje i co jakiś czas dowiadujemy się niestety o ludziach, którzy tam ponieśli śmierć w lesie. I takie sprawy są bardzo istotne. No i oczywiście kwestie kobiet, równościowe, dostępu kobiet do polityki. Ja wciąż uważam i będę tak uważała, że kobiety powinny się mocno angażować i mocniej angażować w politykę, nie tylko chodząc na wybory, ale również będąc, jakby korzystając ze swojego biernego prawa wyborczego, czyli stawać do wyborów w szranki, bo gdyby tych kobiet było więcej w polityce, to ona też mogłaby być lepsza. I co mnie niepokoi niesłychanie, to też raport, który ostatnio się ukazał, z którego wynika, czy sondaż, z którego wynika, że 45% kobiet w wieku od 18 do 39 lat deklaruje, że nie weźmie udziału w wyborach, czyli nie pójdzie zagłosować, zadecydować o swojej przyszłości. I ja zastanawiam się, ile wśród tych kobiet, które tak mówią, ile ich jest takich, które przez ostatnie lata stały na ulicach w różnych sprawach, w sprawach obrony sądów, ale też w sprawach obrony praw kobiet, bo przecież protesty w obronie praw kobiet wyprowadziły na ulicę tysiące kobiet. Czy nagle straciły nadzieję? Czy uważają, że faktycznie nie mamy o co walczyć? Właśnie. Jeżeli kobiety nie pójdą zagłosować, to jest pierwsza rzecz, jeżeli nie pójdą wybrać ludzi, którzy będą ich reprezentowali w parlamencie, którym mogą zawierzyć swoją przyszłość, swoje prawa, no to nic się nie zmieni na lepsze. No a po drugie, wśród tych kobiet powinny się znaleźć również takie, które stwierdzą, basta, jeżeli nie dało się stojąc na ulicy wywalczyć nic, to ja czuję się kompetentna, żeby iść do parlamentu i zawalczyć i tam reprezentować moje środowisko, moją gminę, nie wiem, mój zakład, no wszystko jedno, jakąś społeczność po to, żeby walczyć o prawa kobiet, ale nie tylko prawa kobiet, walczyć o lepszą Polskę dla nas wszystkich. Ja tak uczyniłam w roku 2019 i tego nie żałuję. Uważam, że postąpiłam słusznie, chociaż zostawiłam coś, co budowałam, całą moją karierę zawodową, którą budowałam 27 lat, ale absolutnie tego nie żałuję i wiem, że uczyniłam dobrze, że to był dobry wybór i wiem, że moją wiedzę, moje kompetencje mogę każdego dnia właśnie wykorzystywać w inny sposób, ale wykorzystywać. Pytanie właśnie, jak zachęcić więcej kobiet, żeby się decydowały na ten sam krok, na podobny krok, może jeszcze nawet te kobiety, które nie zaczęły de facto swojej drogi zawodowej. I tutaj pytanie, czy nie wiem, na przykład parytety są według Pani rozwiązaniem, suwaki na listach wyborczych, jak zachęcić kobiety, pokazać im, że one faktycznie mogą się dostać do tej wielkiej polityki, bo to, że jest to dla nich trudniejsze niż dla mężczyzn, chyba nie wymaga żadnego wyjaśnienia. Nie wymaga to wyjaśnienia, to jest oczywiste, że dla kobiet to jest trudniejsze, z różnych względów oczywiście, przede wszystkim kulturowych, ale jak zachęcić? No przede wszystkim my już mamy kwoty wyborcze, musimy na listach mieć 35%
z każdej płci, w związku z czym to już jest, ale w tej kwestii bardzo istotne są właśnie Słowaki. Dlatego, że co z tego, że ma być połowa kobiet na liście, jak lista liczy 24 osoby, no to te kobiety mogą być tam od 12 miejsca w dół, prawda? I też będzie połowa. Także chodzi o to, żeby były parytety, raczej suwaki, żeby były te jedynki też naprzemiennie, partie polityczne o tym powinny decydować, że jeżeli w jednym okręgu, w danym województwie jest mężczyzna jedynką, to za nim powinna być kobieta, ale w innym okręgu powinna być kobieta jedynką, za nim mężczyzna i powinno to się naprzemiennie odbywać. Poza tym no, świetnym rozwiązaniem byłyby parytety i ja to oceniam bardzo pozytywnie. I kraje, w których to wprowadzano, dzisiaj już niepotrzebne są ustawowe jakby nakazy, bo przyzwyczajono się, że kobiety muszą stanowić połowę na listach. No, myślę, że to jest u nas pieśń przyszłości, ale no, trzeba skorzystać z tego, co mamy, bo mamy te kwoty, czyli 35%, ale przecież nie mamy 35% kobiet w Sejmie. No więc to nie jest wykorzystany mechanizm do końca, ale to nie jest wina oczywiście kobiet, to jest wina liderów politycznych i dzisiaj ja bardzo, bardzo dużym optymizmem, ale też takim, no mam bardzo dobrą pamięć i będę na pewno pamiętać liderom politycznym, którzy dzisiaj mówią, że na ich listach wyborczych będą parytety i suwaki. Bardzo chętnie później przyjrzę się tym listom wyborczym, czy tak naprawdę jest, bo to jest bardzo, bardzo ważne. No i jak zachęcić inaczej? No przede wszystkim kobietom, które znam, ja znam bardzo wiele kobiet w NGO-sach, wiele kobiet zaangażowanych społecznie, które jakby mają taką obawę, czy one sobie poradzą w Warszawie, w Sejmie. Ja mówię tak, dziewczyny, poradzicie sobie doskonale, bo radzicie sobie w różnych bardzo trudnych sytuacjach. My jesteśmy na tym froncie nawet walki o praworządność, o wolne sądy, o prawa kobiet, na pierwszej linii. Kobiety, które stały naprzeciwko tych osiłków z policji, którzy je przewracali, którzy je bili pałkami teleskopowymi, którzy je wywlekali za ręce gdzieś tam, czy zamykali w kotłach, bo przecież ja mówię o tym, co się działo w ciągu ostatnich lat. To są odważne dziewczyny. To te dziewczyny, w tej Warszawie nie trzeba tyle odwagi, ile wy macie każdego dnia, kiedy jesteście konfrontowane w takich sytuacjach z władzą. Nie trzeba tyle odwagi, ile macie wy, stając bez immunitetu, bez żadnej ochrony i mówiąc naszym rządzącym, co o nich myślicie? Macie kompetencje, macie możliwość przekazania swojej wiedzy i kompetencji społeczeństwu właśnie z parlamentu. Ja bardzo gorąco zachęcam. Po pierwsze, kobiety, idźcie na wybory. Jak już nie chcecie kandydować, idźcie na wybory i najlepiej głosujcie na kobiety, bo mężczyźni się bardzo wspierają. Ja to widzę w polityce. Widzę to w parlamencie. Mężczyźni bardzo mocno wspierają jeden drugiego. Jakby jeżeli jeden już uzyska jakieś stanowisko, to ciągnie kolejnych, następnych. Kobiety też powinny to robić. Ja staram się to robić wszędzie, gdzie mogę. Otaczam się kobietami, czy w moim biurze, czy wśród moich asystentów. Ja się otaczam kobietami, ja chcę je ciągnąć za sobą, aby one również szły i potrafiły jakby korzystać z tych swoich umiejętności i wykorzystywać je, ale też budować przez to siebie i budować swoją pewność siebie. Ale dlatego jak idziecie na wybory, idźcie na nie, głosujcie na kobiety. Jeżeli będą te listy takie, jak nam obiecują liderzy, ja w to jak na dzisiaj nie mam powodów, żeby nie wierzyć. Wybierajcie tam kobiety, głosujcie na kobiety, a jeżeli czujecie się na siłach, bo trzeba na to poświęcić trochę więcej czasu, no bo jednak Warszawa to od wielu miejscowości czy miast w Polsce jednak jest bardzo daleka odległość, no ja mam 300 kilometrów do domu, trzeba poświęcić więcej czasu. Jeżeli macie taką możliwość, jeżeli czujecie się na siłach, żeby no coś zmienić w swoim życiu zawodowym, no bo to jest też ogromna zmiana,
to i chodźcie, chodźcie do polityki, bo jak będzie nas więcej, będziemy miały większą siłę przebicia, będzie, na pewno będzie lepiej. Jeszcze na koniec chciałabym tutaj spytać, bo niestety z kobietami nierozerwalnie kojarzy się polityka prorodzinna i można, myślę, zaryzykować stwierdzenie, że polityka prorodzinna obecnego rządu jest co najmniej niespójna, bo z jednej strony Nie ma mamy jej. 500+, Nie ma jej. Z drugiej mamy rejestr ciąż, zakaz aborcji i Tak. inne takie rzeczy. I jak pani widzi taką faktycznie prorodzinną politykę rządu opozycyjnego, bo na przykład koalicja proponuje teraz babciowe 1500 dodatku dla mam, które chcą powrócić na rynek pracy. Czy według pani to jest wszystko, co potrzeba? Nie, na pewno nie. To jest kwestia spójności polityki i takiej polityki, która będzie systemowym rozwiązaniem, ale to tak zwane babciowe, bo oczywiście ono, ta nazwa nie odzwierciedla sensu tego dodatku. To jest bardzo dobry początek po to, aby młode kobiety decydowały się na dzieci, wiedząc, że będą mogły wrócić do pracy i dostaną środki na to, żeby w tej sytuacji, jaka jest dziś, bo my mówimy o sytuacji tu i teraz, nie o tym, co chcemy mieć na przykład za kilka lat. Czy w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy dziś, żeby kobieta, kiedy nie ma żłobków, nie ma miejsc w żłobkach, nie ma wystarczającej ilości miejsc w przedszkolach, żeby kobieta mogła zaryzykować urodzenie dziecka, że będzie mogła w szybkim tempie wrócić do swojej, do czynności, aktywności zawodowej i że będzie mogła komuś zostawić to dziecko i najprawdopodobniej nie będzie to ta babcia, dlatego ja tych krytyków czasami, znaczy uśmiechem traktuję, takim pobłażliwym, bo dzisiaj babcia ma koło 50, jeszcze jest w pełni sił zawodowych i po prostu pracuje, ale opiekunka do dziecka, którą będzie można zatrudnić. I ja sobie od razu przypomnę sytuację, no ja, jak ja wróciłam do pracy, akurat w roku 93, kiedy urodziła się moja córka, zdałam egzamin sędziowski i ja w zasadzie natychmiast wróciłam do pracy, dzięki czemu? A dzięki temu, że poszłam, że miałam, po prostu zatrudniłam opiekunkę do dziecka, tylko ja moją pensję, którą dostawałam, wydawałam na opiekunkę. Jakby to był taki transfer tych środków. No, można powiedzieć, że wtedy mogłam sobie na to pozwolić. No, nie byłam samotną matką, więc mogłam sobie na to pozwolić. Ja jakby zainwestowałam w swoją przyszłość, bo ja wiedziałam, że za kilkanaście miesięcy będzie lepiej, ale ten początek był taki niestety. W związku z czym, żeby dzisiaj dziewczyny tego nie musiały robić, żeby nie musiały swojej pensji przeznaczyć na opiekę nad dzieckiem, tylko po to, żeby jakby nie przerwać swojej kariery zawodowej, żeby się rozwijać. Bo to przecież dotyczy młodych kobiet, bo młode kobiety mają dzieci, a młode kobiety poza rodzeniem dzieci i dbaniem o rodzinę chciałyby jeszcze rozwijać się zawodowo, tak jak ich partnerzy czy mężowie. I mają do tego pełne prawo. W związku z czym na dzisiaj to tak zwane babciowe to jest bardzo dobre rozwiązanie. I tak jak mówię, wszystkim krytykom mówię, to jest rozwiązanie doraźne. Dopóki nie stworzymy systemu prorodzinnego, takiego właśnie, z miejscami w żłobkach, z darmowymi miejscami w żłobkach, z miejscami odpowiednią ilością miejsc w przedszkolach, z wszystkim, z całym systemem wsparcia rodzin i tych systemów jest mnóstwo. Możemy popatrzeć, nie musimy wyważać otwartych drzwi, jak jest w innych krajach europejskich, jak jest na przykład w Belgii, kiedy tam pewne są ulgi podatkowe, dodatkowe dla rodzin, które posiadają dzieci. Jak jest no, we Francji, też zresztą te babciowe to jest raczej taki pomysł francuski, bo ja pamiętam, to było chyba ze 20 lat temu we Francji, kobiety już otrzymywały kilkaset euro, chyba to było 700 euro, jeżeli dziecko nie dostało miejsca w żłobku, to dostawało się te pieniądze z przeznaczeniem właśnie na nianie do dziecka, po to, żeby mama mogła wrócić do pracy. I także to nie jest rozwiązanie, które sobie ktoś wymyślił, czy akurat Donald Tusk. To jest rozwiązanie, które już kiedyś funkcjonowało bardzo dobrze w innych krajach i które może bardzo dobrze zafunkcjonować u nas i trzeba takie rozwiązania wspierać. A poza tym polityka prorodzinna. To jest finansowanie in vitro.
z budżetu państwa, to co było w 2015 i co zlikwidował PiS. I danie wsparcie kobiet w ciąży i w połogu i w trakcie porodu, nie tym, że będzie rejestr ciąż, ale tym, że kobiety będą miały pełny dostęp do badań, w tym badań prenatalnych, w tym, że oczywiście zmieniona zostanie ta drastyczna ustawa z 93 roku. Ona powinna być zupełnie zmieniona. Ja jestem zwolenniczką aborcji do 12 tygodnia. To ma być wybór kobiety, bo to kobieta ponosi konsekwencje największe tego, że będzie albo nie będzie matką i ona powinna o tym decydować. I jeszcze jedna rzecz, i oczywiście dostęp i refundacja środków antykoncepcyjnych, edukacja seksualna, która powinna się odbywać już od poziomu szkoły. I to nie edukacja religijno-seksualna, bo to tak dzisiaj wygląda, tylko edukacja seksualna. I ja powiem jeszcze więcej, w krajach, w których nie ma problemu z dostępnością aborcji, w której jest powszechność środków antykoncepcyjnych, ilość aborcji wykonywanych jest bardzo mała, bo to są przeważnie te kwestie, kiedy są albo wady letalne, albo jest to ciężkie, nieodwracalne uszkodzenie ciała, które powoduje, że, no, że nie będzie to człowiek w pełni zdrowy, sprawny, ani w takim stopniu, że będzie mu można pomóc operacyjnie. No nie możemy znowu kobiet skazywać na bycie heroiniami, opiekunkami ludzi z niepełnosprawnościami. Mieliśmy ostatnio w Sejmie protest tych matek, tych opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Ja nie wiem, ilu posłów, ilu się tam pojawiło. Nie wiem, czy ktoś z prawicy tam był. No przecież oni mają Boga na ustach każdego dnia. Ja tam byłam, ja tym matkom i tym dzieciom, czasami już dorosłym ludziom również dostarczałam jakieś produkty, a wiem, jakie to było trudne. Tam trzeba było iść jako parlamentarzysta, bo Straż Marszałkowska nie dopuszczała naszych asystentów, którzy na przykład chcieli wodę zanieść albo sok. Nie dopuszczała. Dopiero jak ja poszłam, no to no mnie już przepuścili, no bo ja bym się też nie dała zatrzymać. Także o takie rzeczy trzeba dbać, o to, żeby te matki, które się zdecydowały z kolei na taką ciążę, miały realną pomoc od państwa, a nie taką, jaka jest dzisiaj, czyli żadną. Żeby, no, tych kwestii prorodzinnych, kwestia edukacji i tej przedszkolnej i wczesnoszkolnej i edukacji później wyższej, to wszystko jest polityką prorodzinną w jakimś sensie. I to wszystko musi być systemowo spójne i uregulowane. No i oczywiście dostęp do opieki zdrowotnej. No przecież u nas służba zdrowia również została, no znaczy ona nie była w dobrym stanie, ale teraz jest w jeszcze gorszym. Sytuacja jest taka, że wszyscy płacimy teraz 9% składki, takiego podatku można powiedzieć obrotowego, tyle że ta składka zdrowotna, ona nie idzie na opiekę zdrowotną, tylko ona idzie do budżetu, a słyszałam, że są problemy z finansowaniem służby zdrowia dalej pomiędzy budżetem a już NFZ-em, NFZ jest zadłużony. No więc to jest wszystko pomieszanie z poplątaniem i my nie możemy żyć w takim chaosie. To wszystko powinno być usystematyzowane, uregulowane i wszystko powinno odbywać się zgodnie z prawem i zgodnie z procedurami, bo u nas to jest teraz największa bolączka, jak widać po aferach Villa Plus. Ja już nie będę przypominać o aferze z respiratorami, ale teraz tych, którzy przyczynili się w znacznym stopniu do tych afer, do tej afery na przykład respiratorowej, gdzie był złożony wniosek do prokuratury przez Najwyższą Izbę Kontroli, no to wczoraj pan Cieszyński w nagrodę został ministrem. No jeżeli tak będziemy traktować państwo, jak taką dojną krowę albo kurę znoszącą złote jajka, ale tylko dla tych, którzy są blisko władzy, no to ja nic dobrego nie wróżę. Dlatego musimy na jesień wygrać wybory i wprowadzić jasne zasady. I tylko prawo. Prawo ma znaczyć prawo, a sprawiedliwość ma znaczyć sprawiedliwość. Jak u Tuwima w Kwiatach Polskich. A Prawo i Sprawiedliwość jako nazwa partii to jest kpina. To jest kpina zarówno z prawa,
jak i sprawiedliwości. No to jest po prostu oksymoron. Moją Państwa gościnią była Gabriela Morawska-Stanecka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.